Ostatnie odliczanie i zaraz ruszamy. Wiesiński Marcin. Pierwszy film, pierwsze zawody w tym roku. Stoisko jest już gotowe. Romek tam coś handluje. Lekkie tętki takie. Rowery gotowe. Tu chłopaki jeszcze przyjadą na szosach. Bo dzisiaj impreza jest gravelowa i szosowa. Ja dzisiaj na gravelu. Dystans chyba 160 km. Także nam no, pewnie z pół dnia zejdzie. Ale rower gotowy. Wjechał mały upgrade. Karbonowe kółeczka i guma bardziej wyścigowa, czyli wersja Pirelli RC. Jest po środku lekki bieżniczek, taki minimalny, a po bokach większy klocek, żeby gdzieś na jakimś trudniejszym terenie sobie też radziła, ale żeby też była dość szybka. Za 3 minuty start, także trzymajcie kciuki. Jaką masz taktykę dzisiaj, Grzesiu, na te zawody? 4 razy Z. 4 razy Z, czyli? I na finiszu. Ale jak ktoś ci poprawi, to co zrobisz? Nie poprawi. A jak ktoś ci poprawi, na przykład ja? To będę wyjaśniony. Jest i zawodnik ligowy. Nie tu fok. Team Vertical. Dzień dobry. Nie, już się wyleczyłem. To będzie na kamerze. A na jakim dużym kanale? Kurde, nowy kanał będzie. Tak. Nawet nie tyle. Jak się będzie nazywał? Mój prywatny kanał. A, to tak. Mogę udzielić kilka wywiadów. Telewizja Kratne. Jak forma? Będzie zwycięstwo? Albo drugi. Ale już poćwiczyłeś podnoszenie rąk? Tak. To jest najważniejsze. Musi to być. Musi być. Słuchajcie, naprawdę mamy szczęście, bo praktycznie chyba to jest pierwszy weekend, kiedy jest pełna wiosenna pogoda i tydzień temu na Tarandzie było buro, szoro, ponuro, a już zaczęło się zielenić fajnie, jest trawka i kwiatki wyszły, także będziemy się sympatyczni. Jeden z organizatorów. Rysiek, jedziesz? Jadę. Na pewno? No jestem na liście. Poszukajmy. Nie, później, na końcu. Ja będę gonił. Jest, Jurkowski, no dobrze. 81 numer. Kibicujcie. Patrzcie na mój punkt. Oglądajcie w Eurosporcie, szukajcie go, bo na pewno będzie. Taka trasa jest mniej więcej przez 95%. Albo gorzej, bo jest jeszcze błoto miejscami. I to takie rabadżany, że trzeba buty trekkingowe mieć. Stówka za mną i kolejne jeziorko. Już nawet nie liczę, ile ich tutaj minąłem. Ale dziesiątki. I w każdym wędkarze łowiący ryby. Coś niesamowitego. No i poza tym cały czas jazda indywidualna na czas. Mało osób w ogóle mijam, nie wiem czemu. Może jestem słaby. Może. Grupa mi odjechała na 4 kilometrze. Zapyli tak wrotki, że no nie było jak tego utrzymać.
Oj, nie jest lekko. Jednak dystans i trasa robi swoje. Pozdrawiam serdecznie Marcinka, projektanta tej trasy. Jesteś ojcem mojego zgonu. Z czym to jest? Bo tam, tak? Tak, to jest taki drożdżowy. Po to jechałem całą drogę. Chleb ze smalcem. To jest gravel. Mamy to. Grzesiu? Fatalnie. Bomba życia. Polecasz Garmina? Nie polecam Garmina nikomu. Nie kupujcie tego. Tylko Hammerhead. On cię zaprowadzi do domu, na metę, wszędzie. A inaczej zrobisz ile kilometrów? Inaczej ile zrobisz kilometrów? Robiłem 200 km na 165-kilometrowym wyścigu. Takie rzeczy tylko zrzedzą. Piąteczka. No. A jeszcze wracając do roweru, no to elegancko się spisał. Kółeczka. Zmiana na testowy komplet Corim i opony RC, to był dobry strzał, chociaż na początku nic z tym mogły być lepsze, bo było dużo błota, ale potem już tego błota tyle nie było. No, teraz nie wiem ile jest rower cięższy po tym całym wyścigu, ale błota to tutaj nie brakuje. Poszło na szosie. Panie Mateuszu. Mi się udało zakręcić w czołówce i udało mi się być w drugi w kategorii. Także stałem na podium. Zero treningu, tylko czyste cwaniactwo wyssane z mlekiem ojca. No powiedzmy. O, Maserati. O. Fajne autko. Pewnie musi dużo palić. Chyba, że jest w gazie. Z elektryk, to jest dźwięk z głośników. A.